Witam! Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, ponieważ wrócimy do dawnej serii, w której analizowaliśmy płyty, szukaliśmy nawiązania i interpretowaliśmy wersy. Dawno nie dostawaliśmy dobrych materiałów, w których chciałbym się kopać. Lecz jakiś czas temu Białas wydał dość ciekawą oraz wciągającą pod względem fabuły konceptualną epkę. W dodatku dostaliśmy jeszcze jakiś tam film, ukryty przekaz, wideoskity i takie tam. Więc dzisiaj weźmiemy to wszystko pod lupę i spróbujemy wyjaśnić, co autor miał na myśli. Zaczniemy od filmu. W pierwszej scenie widzimy bójkę, a potem też zabicie jednego białasa przez drugiego białasa. Jawna metafora walki ze samym sobą, z własnymi demonami. No i w ogóle, zapisu wprost dowiadujemy się, że artysta się zmienił, nie jest taki sam jak kiedyś i teraz musi raz na zawsze zamknąć trudny rozdział swojego życia. Następnie mamy scenę, w której jedzie autem i przemyśla przeszłego siebie, którego akurat chwilę temu zabił. Wspomina też początki rapowej kariery i pewnie swoją pierogową dietę. Warto też zaznaczyć, że cały ten film odwzorowuje wszystkie kawałki na epce i jest ich wizualnym podkładem. Na przykład mamy w filmie scenę, w której wspomina swoją alkoholową przeszłość, zarówno jak i oddzielny kawałek poświęcony temu uzależnieniu. Tak czy inaczej, dalej wysiada, drżeryje i przedstawia wspomnienia o swoim rodzinnym miasteczku. Dzieci piszą na grodzeniu HWDP, skrót mający na celu manifestację nienawiści do policji. Kolejny kolega łapie swojego ojca na zdradzie rodziny z inną kobietą, bójki, kradzież, przemoc domowa pijanych rodziców, co w sumie i ma na celu charakteryzować patologiczne środowisko, w którym dorastał artysta. Wszystkie odcienie tu masz patologii. Gdzie nie postawisz nogi, miejsce zbrodni. Wspomnienia nagle przerywane są kolejną sceną, w której Białas patrzy w okno swojego domu, w którym obecnie mieszka z własną rodziną. I tutaj nie wiadomo, którą dokładnie mamy wersję Białasa. Już nie ma na twarzy krwi, ani żadnych oznak bójki, więc to na pewno nie ten, który jechał autem. Być może jest to flashback i to właśnie ten zabity, albo w ogóle to już kolejna osobowość w tym multiwszechświecie Białasów. Chuj wie. Tak czy inaczej, zagląda sobie do okna, przenosi się do rodziny, wszystko się zapowiada dobrze i nagle kolejna akcja. Pewnie można to interpretować w taki sposób, że teraz żyje zupełnie inaczej, ma dom w dobrym osiedlu, własną rodzinę, ale tak czy inaczej wspomnienia, patologiczna akcja i nienawiść dotychczas dają o sobie znać. No i zamykająca scena tego filmu to właśnie pogrzeb własnej przyszłości, którą zabił na samym początku. Każdy kawałek na albumie ma featuring, więc za plusami stoją wszyscy osoby, którzy się udzielili. Kamera płynie przybliża napis na krzyżu, jest to tytuł epki, co w sumie symbolizuje, że tym materiałem ostatecznie się żegna z minionym sobą. Nowy album, nowy ja. Cóż, tak w sumie wygląda cała interpretacja tego całego konceptu. I jeśli obejrzeliście ten 5-minutowy filmik i to wszystko wyłapaliście, to w sumie ta cała epka niczym was później nie zaskoczy. Ale został nam jeszcze cały fanserwis w formie samych numerów. A ja przecież muszę jeszcze jakoś rozciągnąć ten film, żeby jak najwięcej najebać reklam i zarobić na swoich fanach. Dobra okazja, żeby zasubskrybować kanał, bo jesteśmy tak naprawdę jedną wielką rodziną. Team Dno. Więc przechodzimy do analizowania wersów. Lecę sobie autem, nie po mieście, tylko nad miastem. Mam anioła na masce. Z refrenu wywnioskujemy, że przekaz opowiadany jest ze strony tego zabitego białasa. Jest w niebie, jedzie sobie tam autem. Na to, że jest w świecie pozagrobowym, wskazuje też anioł na masce. Dodatkowo Rolls-Royce ma na masce taki znaczek. W bagażniku sobie wiozę to, czym gardzę. Ma za sobą bagaż życiowych doświadczeń, których się wstydzi. Jak już wyjaśniliśmy, patologiczne wspomnienia, nienawiść, uzależnienie od alkoholu i tak dalej. Trepanacja czaszki, sam nad sobą stoję. Mieszam sen i rzeczywistość w mojej głowie. Chodzi o zadania samemu siebie pytań we własnej głowie, refleksję nad sobą i patrzeniu z innej perspektywy. Do tego też nawiązania do eksterioryzacji. Latamy w kosmos, leczymy choroby, jednocześnie nadal tocząc wojnę o zasoby. Świat jest tak paradoksalny, że latania w kosmos i rozwinięta nauka stała się codziennością i jest to znakiem wysokiej inteligencji. A
przy tym wciąż naśladujemy pierwotny instynkt walczenia o zasoby. Jest 21 wiek, a nie 11, także może schowaj miecz i porozmawiajmy. W tak rozwiniętym świecie konflikty nadal się rozwiązują siłą, zamiast szukania sedna w dyskusji. Przekładając na współczesne realia, meczem oczywiście jest nóż. Ludzie pełni nienawiści i agresji, to niedowartościowanie i kompleksy. Jak Białas sam wspominał, w momencie kiedy jego dziadka postanowili wyrzucić z prasy zachłania, to spalił z zemsty szefa. Królowały proste rozwiązania i jest to chyba najbardziej charakterystyczne tłumaczenie tych wersów. Policjant się na mnie gapi, jakbym był bandytą, pojebany jakiś, przecież to on ma kopyto. Nie, mam Maltańczyka, co się wabi Bambi. Tutaj po raz kolejny zaznaczę, pomimo tego, że wychował się w złym środowisku, teraz jest przeciętnym członkiem społeczeństwa i nie stanowi żadnego zagrożenia. No i oczywiście zabieg, w którym mamy kontrast, że to właśnie policjant ma broń, a on jest tak miły, że ma nawet pieska. Gdyby każdy był wrażliwy na poezję, to światów by było więcej. W tym, na którym się znalazłem, bardzo szybko się zgubiłem. Wracamy do wpisu samego Białasa. Dorastał w miasteczku Teresin i w tamtych czasach codziennością było, że ktoś idzie do kryminału lub z niego wraca. To też że czasy, w których żył w grupie, która zastępowała rodzinę. Byli wrogo nastawieni wobec całego świata, myśląc, że ten ich nie akceptuje. To jest wojna. Po jednej stronie my, po drugiej oni. Każdy ma dla mnie złote rady, jak dobry jubiler. Złote rady mają być z reguły pomocne. Lecz z ust dobrego jubilera to brzmi paradoksalnie, ponieważ dlatego i jest właśnie dobrym, bo nigdy nie przegapia dla siebie zysku. Być może chodzi też o ludzi, którzy mają w życiu lepiej, a dają motywujące rady dla tych, którym nie wyszło. A wszystkie foki dookoła skaczą z kwiatka na kwiatek. Tu chyba się skończyła grawitacja, wariacie. Foka to grube zwierzątka, które rzeczywiście nie może skakać po kwiatkach. I jest to pewnie kolejne nawiązanie do ludzi, którzy mieli lepszy start i przekonanie są, że wszystko im się uda. Więc kolejnym wersem zaznacza, że w małych, patologicznych miasteczkach grawitacja nie działa i ciężko jest wyskoczyć z bagna. Ja w jednym z moich snów biłem ci w głowę nóż, przekręciłem jak klucz i zamówiłem jedzenie. W tych wersach pokazany jest ten kontrast pomiędzy nowym a starym Białasem, albo też zaznaczenie tego, że nadal ma ten negatywny odgłos sprzed lat. Co? Co jest biały? Pomódka, 16 jest, spóźniony jesteś, chodź. Przedłużamy. Z tego pierwszego wideoskitu nagle wynika, że ten cały film, pierwszy utwór, dramatyczna wizja i wszystko, co było przed tym, to mu się tylko śniło. A jeśli przypomnimy sobie scenę, w której jedzie autem i wspomina alkoholową przyszłość, to jest to nic innego jak... Sen we śnie. To robi wrażenie. I kolejna rzecz, która mnie przeraziła, okazuje się, że na serwisach streamingowych i na YouTubie są inne wersje skitów, a wydarzenia się odbywają w innej przestrzeni czasowej. Biały, chodź, jest koniec doby, jest 12, akurat jesteś spóźniony, człowieku. Przedłużamy. Pomódka, 16 jest, spóźniony jesteś, chodź. Przedłużamy. Mózg we śnie działa 20 razy szybciej. Na kolejnych poziomach efekt się potęguje. Zacząłem się zastanawiać, zestawiać fakty, budować teorie spiskowe i nagle mnie olśniło. Rzeczywiście, mamy tutaj zupełnie inne, równoległe wszechświaty. Być może to kolejny poziom snu, a główny bohater zgubił związek z rzeczywistością. Albo to po to, by pokazać fabułę z dwóch perspektyw. Z perspektywy starego Białasa, który został nie potem zabity, a ze strony nowego. A chuj tam. A tak naprawdę różnica wynika tylko i wyłącznie z powodów technicznych. Płytę trzeba było oddać na streamingi dużo wcześniej, a dopiero potem na nowo zostały nagrane skity w wersji wideo. Ja, brat, wszystko rozumiem. Ale czy nie mogliście bardziej się postarać otworzyć scenę z identycznym tekstem? Jest koniec doby, jest 12, akurat jesteś spóźniony, człowieku. 16, jest spóźniony jesteś, chodź. Dobra, ja już zamknęłem oczy na tą wpadkę, gdzie na jednym ujęciu leżący na ziemi Białas ma białą podeszwę, a po chwili już czarną. Ale kurde, banalnie pogubiliście się w tych godzinach i rujnować mi teraz całą mą teorię. Życie nie ma poczucia humoru. Tak czy inaczej, Białas postanowił przedłużyć pokój hotelowy i ponownie zasypia, przenosząc się do kolejnego numeru. To nadal jest sen. Ból dupy to mam tylko jak się zaszyję. Przestałem się tego wstydzić.
przecież tu każdy tak żyje. Cały kawałek jest poświęcony alkoholizmu, słabościom i uzależnieniom. A w tym wersie chodzi o wszycie wszywki alkoholowej. Leku, który łącząc się z alkoholem, wywołuje negatywne i groźne dla zdrowia organizmu reakcje. Więc podmiot liryczny czuje frustrację, czyli ból dupy w przenośni, zarówno jak i fizyczny ból dupy, ponieważ wszywka umieszcza się zazwyczaj pod łopatką lub na poszlaku. Gadam se w myślach, a w głowie wymyślony specjalista zawsze pomoże, ale wszystko naprawdę traci znaczenie, bo tym specjalistą jest uzależnienie. Walka ze samym sobą, ze swoim uzależnieniem. Uzależniony człowiek zdaje sobie sprawę, że żyje na krawędzie, lecz cały czas szuka usprawiedliwienia i odgórek. Jakie zaszycie, idź na terapię, ciągle to słyszę. Idź na terapię, słuchaj wariacie, teraz nie raczej, bo robię płytę. Tutaj wszystko jest jasne, więc ten wers tylko podkreśla ten stan krytyczny. Drę się na ludzi bez sensu, a potem się wstydzę za siebie. Nie chciałbyś być na moim miejscu, jeżeli bym nie był raperem. Zaznacza, że ma wady i problemy, które normalne osoby wolą uniknąć. Lecz przez to, że jest sławny, wiele ludzi chce być na jego miejscu. Premierę milion długu, spałem albo zemdlałem, bo przy dawku wywałem alkohol z materiałem. Milion długu to kawałek z poprzedniej płyty Białasa, w którym wylewał duszę, opowiadając o swoim alkoholizmie. Nie piłem pół roku, dziś premiera płyty, jutro klip kolejny. Na premierze ziomu zwlałem tyle łychy, że jutro nie dotrę na plan teledysk. Więc z wersów wynika, że zaszedł tak daleko, że premierę tamtego kawałka o alkoholizmie również przepił. No i przechodzimy do kolejnego kawałka, fit z BDS-em. A przypominam, że póki co nawet się nie obudziliśmy się. Sen we śnie, pamiętam, prawda? To chore czasy, jak nie masz hajsu, to nie mówisz w żadnym języku. Ty widzisz jedynie kawałek sufitu. Przez brak pieniędzy jesteś nieistotny dla innych osób. Nikt nie chce mieć czegoś wspólnego ani dyskutować. Wokoło zachodzą zmiany, ale nie możesz poczuć ich dotyku. Tylko przewracasz oczami. Brak kasy powoduje to, że jesteś ograniczony i nie możesz w pełni korzystać z życia i możliwości współczesnego świata. I to dlatego jedynie kawałek sufitu. Wiele osób się stara o dziecko i latami dźwiga depresję. Patole mają po 7, bo każdy generuje 5. Tutaj oczywiście mowa o paradoksie życia. Z jednej strony są ludzie, którzy mogą mieć dobrobyt materialny i jedynie czego im do szczęścia brakuje, to dzieci, które nie mogą spłodzić przez problemy zdrowotne. W tym samym momencie istnieją biedne, patologiczne rodziny, których jedyne źródło dochodu to właśnie dzieci, ponieważ za każde państwo daje 500 zł miesięcznie. Ola, Pola, Ula, Ala. Tutaj mamy bardzo ciekawy pod kątem struktury składania wers. BDS wymienia 8 żeńskich imion, co jednocześnie nawiązuje też do kawałka 8 kobiet z Takonafide. No i tutaj również wspomina o tej dziewiątej dziewczynie. Zło jest wszędzie, więc nie pytaj mnie, gdzie trzymam dziewiątkę. Lecz w drugim znaczeniu chodzi także o 9-milimetrowy pistolet. A słowa mula i guala w amerykańskim slangu oznacza hajs. Nie pytaj mnie, gdzie trzymam dziewiątkę. Odkąd mamy forsę, ciągle próbuje się dobić do mnie. Chodzi o to, że teraz trzeba bardziej dbać o bezpieczeństwo, ale też pewnie o laski, które próbują podbić po tym, jak osiągnął sukces. To, że mam więcej pieniędzy, też powoduje, że szmaty chcą mi robić loda po koncertach. Dawniej nie chciałem. Mamy jeszcze drugą zwrotkę, lecz nie jest tak ciekawe. Tam dość standardowo. Kiedyś było źle, teraz już lepiej, wygrałem życie i takie tam. Kiedyś zbuduje nam chatę i będziemy jeść na talerzach Versace. Nasze dzieci będą aż takimi bananowcami. O bananowcach jeszcze porozmawiamy później, a teraz czas na kolejny filmik, z którego wynika, że główny bohater już się obudził i opuszcza hotel. Podjedziemy jeszcze na chwilkę po medykament, dobra? Pójdź medykament, już naprawdę... Nie przesadzę, co? Ziołowy. Już nie będziemy się zagłębiać, co to jest za medykament, bo znowu może się okazać, że to wpadka techniczna. Jasne jest tylko jedno, pakuję się do auta, żeby ruszyć w stronę rodzinnego miasteczka, w którym dorastał Białas. Jest to Teresin, jakieś 50 km od Warszawy. A kolejny track pod tytułem Pasy przynosi nas właśnie w drogę. Jadę na stare śmieci, nową furą ludziom wiozę nowe rzeczy. Porównuję, co my robiliśmy jako małe dzieci. Tutaj nie ma nic specjalnego, nad czym warto byłoby się długo zatrzymywać. Kawałek głównie jest poświęcony wspomnieniom z przeszłości, a porównaniom do tego, jak jest kolorowo teraz. Byliśmy biedni i smutni. Wciąż
wczoraj uciekałem przed Kanariem. Dziś z salonu nową furą wyjeżdżamy. Nad drugą zwrotką również za bardzo się nie zatrzymujemy. Tam opowiada o tym, że musiał jeździć transportem miejskim i co wtedy odczuło, kiedy nie miał kasy. Dawniej ciężko było naprawdę. Ale teraz jest już na innym poziomie i zmienił stare patologiczne poglądy. Już nie jestem dzieciakiem, co kogoś nienawidzi, jak ma bogatego tat. Sam chcę jak najlepiej dbać o swoje dziecko. Wcześniej obracałem się w patologicznym środowisku, a z reguły nienawidzili ludzie z bogatych rodzin i byli wobec nich wrogo nastawieni. Nie skumają tego pajace wychowywani pod klosem. Walczę o swoje miejsce jak szak pod klosem. Lecz teraz, kiedy wzrósł jego poziom życiowy, zmienił się i stawia siebie na miejsce takich rodziców. Banany chcą porapować, tu z nami pierdolą coś, że są ambitni. I teraz nagle mu się odmieniło. No i oczywiście jest to też odpowiedź na wszystkie zarzuty o hipokryzję. Wylałem z siebie żółć. Jak się z czymś nie utożsamiam, nie muszę na to pluć. Czekaj, tu. Zatrzymaj się. Tymczasem Białas już dojechał do miejsca docelowego, więc nadszedł czas na kolejny kawałek, żeby pewnie jeszcze bardziej zagłębić się we wspomnienia z przeszłości, gdyby poprzedniego traku było mało. Zdaję wam relację z piekła, dziecko ze smutnego miasteczka. Grałem w piłkę na ulicy, pamiętam jak leżała krew tam. Tutaj wszystko jest oczywiste, po prostu opis codzienności, w której dorastał. Kopali na ulicy, aż go prawie zabili. Zamiast do szkoły dzieci nadziesiony. Zamiast szkoły małolaty trafiały do zakładów karnych. Dziesiona to artykuł kodeksu karnego, kradzież z pobiciem. Ja pierdolę, a nie carpe diem. Tu się w prowidencie łapie chwilę. Znowu zwrócenie uwagi na kontrast pomiędzy ludźmi o różnym statusie. Carpe diem to motywujący wyraz oznaczający chwytaj dzień. Więc w momencie, kiedy jedni liczą na świetlaną przyszłość i korzystają z chwili, drudzy mają gorzej i łapią dobre chwile jedynie w momencie, kiedy odbierają chwilówkę, czyli pożyczkę. To stare widło od matematyki mi ciągle mówiło, że zostanę nikim. W drugiej zwrotce wiersza Szpaku opowiadając swoją przerażającą historię. Wcześniej było gorzej, teraz lepiej, nikt na mnie nie stawił, a teraz wszyscy ufają. Ci ludzie, którzy nie wierzyli wcześniej, gdzie oni są teraz w ogóle? Mówili mi, że nikim nie będę. I gdzie oni są teraz? Pamiętam jak szukałem Białosa płyty, gdy jechałem busem tam wtedy, pytając dlaczego problemy. Ech, jakie to będzie zabawne, kiedy po latach jakiś młody raper z kolejnego pokolenia raperów nawinie, że słuchał kiedyś Szpaka, słuchającego Białasa, który wymyślił to wszystko we śnie w innym wszechświecie. Dobra, tutaj może mnie już poniosło. Okej, główny bohater przeżył się wzrokiem po starej dzielnicy, wspomniał stare czasy, a teraz odwiedzi rodzinne mieszkanie. To był mój dom, drzwi były otwarte o każdej porze. Nigdy mi nic nie zginęło, a co drugi tutaj to złodziej. Wywnioskujemy, że ten dom to trochę melina, w której przebywali złodzieje, których szukała policja, ale mimo to byli tak bliscy i odczuwali do siebie szacunek, że nic nie kradli. Czasem byłem tak zajechany, że spałem sobie na podłodze przykryty dywanem, bo wszystkie łóżka były pozajmowane. Nawiązania do towarzystwa, w którym przebywał. Tyle trapu, że przestań. I dla których narkotyki były w porządku dziennym. Dalej mamy bardzo klimatyczny refren w wykonaniu White'a. No i druga część kawałka jest poświęcona właśnie teraźniejszości i jak w porównaniu do starych czasów zmieniło się życie Białasa. Mnie na ulicy już nie ma, na spokojnym osiedlu żyję z dziewczyną, wychodzę z psem. Tutaj również nie ma co tłumaczyć, teraz już nie ma patoli i toczy życie przeciętnego człowieka, który ma rodzinę. Przecież już wspominał o tym w poprzednim kawałku. Ja wczoraj skręcałem szafkę z Ikei, spokojne życie bez presji, to dla mnie są niezbadane tereny. No i został nam się zamykający film, w którym wraca do rodziny. Domowe ognisko, spokój i w taki sposób Białas podsumowuje całą swoją wycieczkę do przeszłości, zarówno w znaczeniu przenośnym, jak i fizycznym, zamykając tym samym rozdział życia, jak i cały koncept tego materiału. Podsumowanie. Na tle tych wszystkich raperów, którzy wprost nawijają o tym, że są zajebistymi i osiągnęli sukces, albo druga skrajność cały czas narzekają na kulturę hip-hop, materiał Białasa nieco się wyróżnia i to przede wszystkim samą formą dostarczania. Idea przemyślenia swojej drogi, walka z demonami przeszłości i powrót do korzeni w żadnym przypadku nie jest świeże. Rok temu BDS tak samo już zapowiadał kwiat modnej odzieży. Cytat. Dla mnie ta płyta to
wszystko albo nic. Stawiam czoła demonom przeszłości i jest to dla mnie osobisty przełom. Treściowo też niby nic zaskakującego, te same numery o uzależnieniu, wadach, przemianach, byłych problemach i zestawieniem tego wszystkiego z teraźniejszością. Lecz umówmy się, że w formie konceptu oraz przemyślanej fabuły wygląda to znacznie ciekawiej. I w ogóle ta epka jest w pewnym sensie usprawiedliwieniem naturalnej przemiany własnych poglądów. Raperzy to często hipokryci, bo wiesz, bo można nas łapać za słówka swobodnie. Teraz już nikt nie zarzuci, że nagrywał o jednym, a postępuje w zupełnie inny sposób. Nie, teraz już nagrał o tym, że jest ok z bananosami. Szachmat, hejterzy. Całe szczęście, że już Mata zdał tę maturę, bo trochę przesrane robi trapsy dla uczniów. Teraz też się uda na bitwę z własnymi demonami i nagra płytę, że doznał w życiu zmian. Że teraz jego fiut nie ma 14,5 cm, a już całe 15. Teraz jest okej. A poza tym to wszystko mi się podobało. Zapraszam do przesłuchania całej płyty, aby dowiedzieć się więcej. I w ogóle Białas jest geniuszem, bo nie każdy potrafi nagrać swoje kawałki we śnie, da? Jeśli podobał wam się ten odcinek, to nie przegapcie okazji, żeby zrezygnować ze subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia już wkrótce.